Ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy Królika, to jest Hearts of Iron 4 na modyfikacji Historical Poland National Focus 3 and More. Przypominam o srogiej łapce w górze i soczystym komentarzu. My natomiast możemy przejść do samej rozgrywki, bo nasza ofensywa bardzo ładnie wygląda. Niemcy walczą na dwóch, powiedzmy trzech frontach, bo jeszcze tutaj w Chorwacji, czyli Jugosławii oraz w krajach Beneluxu, Holandia, Belgia, bardzo soczysty drop. Niedługo nawet możemy zacząć graniczyć z aliantami. Więc przypadałoby troszeczkę ich popuszować. To jest ten desant Francji Vichy, on jest troszeczkę problematyczny, bo to widzę, że dwie dywizje tak średnio sobie radzą. Ale reszty odcinków frontu wyglądają całkiem sympatycznie. Trzeba się jeszcze pozbyć tutaj tych trzech dywizji, więc zacznijmy push. Manpowera na razie nam starczy, jakby to jesteśmy już bardzo blisko, możemy w każdej chwili przejść na wyższy pobór wojskowy. Myślę, że wojna z Niemcami zmierza w dobrym kierunku, zwłaszcza teraz, bo tu widzę, że możemy tą dywizję podesłać tutaj. Ty na razie puszczaj, a ty jak przejdziesz, to możesz od razu dać się do tej prowincji, zarąbiście. Spróbujcie ich odepchnąć, jakbyście wy nawet wygrywacie. Kara okrążenia, no nie wiem, czy ty masz okrążenie, bo w sumie tylko walczysz na jednej prowincji. Okej, mamy przewagę dzięki deszyfracji, zmasowany ostrzał artylerii, zasadzka, no raczej wam ta zasadzka nie wyjdzie. To jest problem, bo trzeba atakować przez rzekę, ale tu się przebijamy, tu się nie przebijamy, więc możesz się cofnąć. Na razie nie ma potrzeby, żebyś puszował dalej. Pozbyliśmy się tego soczystego kociołka na terenie Słowacji, zarąbiście. Nasze dywizje mogą teraz spokojnie podejść pod główną linię frontu i troszeczkę popuszować. Tu widzę, że Sowieci cały czas próbują jakieś samobójcze ataki uskuteczniać. Czemu tutaj atakujesz? Wiesz, jakbyście zaatakowali wszyscy, to moglibyśmy już wejść do Pragi. Ej, to mi się nawet podoba. Spróbujmy. Może się uda. Węgrzy również się trzymają. Jeżeli chodzi o ten desant, to... To jest stabilnie, mają kilka portów, więc są zabezpieczeni. My tutaj, wymknęliśmy chyba Francję Vichy. Oni prawdopodobnie się po prostu wycofali, nie rozbiliśmy tych oddziałów, ale to dobrze. Mamy teraz wolne oddziały, wy się tutaj bronicie, na razie się brońcie. Tutaj te dywizje atakują, tutaj na spokojnie przez rzekę się to wybronisz. Poczekamy aż... Oj, tu mogą nam Lipsk odbić. Trzy dywizje się bronią, no powiedziałbym... przez chwilę mieliśmy wsparcie lotnictwa, ale już znów mamy wsparcie powietrzne. Nasze samoloty jednak jeszcze są na niebie. Jeżeli chodzi o sprzęt, już prawie nadrobiliśmy wyposażenie karabinów, więc wygląda to całkiem nieźle. Tutaj się przebiliśmy doskonale, więc weźmy tą jedną dywizję, wejdź do Pragi. Ty natomiast tymi trzema dywizjami na razie poczekaj, aż ta jedna dywizja przejdzie, tutaj wtedy wejdziemy. Zaatakowali nas. A to spryciarze jedne. Okej, dobra, ale możemy za to zaatakować tą dywizję, bo ona jest dość mocno osłabiona. No właśnie, zaraz się przebijemy. Widzę, że Sowieci znowu atakują, ale dobrze, przynajmniej wstrzymują tą dywizję, żeby się nie wycofała. Poczekamy, aż rozbijemy tą niemiecką dywizję tutaj w górach i zatrzymamy te dwie dywizje, żeby broniły tego przejścia. Widzę, że czołgi nas atakują. No, widzę, że mocno się skupi na tej dywizji. Chyba poczuli, że może powstać kolejny kociołek. Okej. Halo? Autosave, coś się dzieje? Przez chwilę zagował grę. Ta dywizja się broni, panicznie się broni, cały czas się bronią. Interesujące. Wejdź tutaj. Ty wejdź tędy. Zarąbiście. No i wypchnęliśmy. Ty wracaj z powrotem na tą linię frontu. Tutaj możemy się przebić, doskonale. Widzę, że Niemcy nawet wycofują się z Austrii. Dywizję przemieszczają, doskonale. Tutaj nas atakują. Dobra, atakujcie sobie, wykrwawiajcie tą dywizję. Kolejny desant, znowu pewnie jakieś dywizje chcą tu podesłać. Dobra, potrzebuję dywizji, żeby tam po prostu stacjonowały. Daj mi może ciebie, bo widzę, że nie wiesz co robić. I powiedzmy ciebie. Podłączymy ciebie od tej armii i damy tobie rozkaz, żeby oni pewnie... Tutaj są się... Czekajcie, gdzie wy chcecie się zastosować? Tutaj. Dobra, chodź tutaj, będziecie po prostu bronić wybrzeża tymi dwoma dywizjami. Dajcie jakiegoś dobrego generała. Możesz być ty. O, widzę, że nas wypchnęli. Kontratak? Nie, panie, ty się zatrzymaj z tym kontratakiem. A, tutaj chcecie wejść. No ale to lepiej, bo akurat tu są nasze dywizje. Zarąbiście. Co robią Rosjanie? Rosjanie robią cały czas... O, zażądaj Polski Wschodniej, fuck. Ej, musimy się spieszyć, hej, teraz ja już w ogóle im nie mogę pójść na rękę, bo Polska Wschodnia to jest wszystko to. Już nie będzie tak jak wtedy z Litwą i Łotwą. Trzeba ich zmusić do kapitulacji Niemców bardzo szybciutko. Chyba żebyśmy im to na chwilę oddali, wykończyli Niemców. Przygotowali się do wojny z Ruskimi. Zobaczymy, dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo oni jeszcze mają trochę czasu. Co to za jedna odcięta dywizja, proszę mi to zmiażdżyć. Ale musimy, jak mówiłem,
Japońska żąda Indochin francuskich, spoko. Musimy mocniej naciskać na Niemców, tak. Musimy mocniej naciskać na Niemców, bo robi się niebezpiecznie. Na chwilę odepnęliśmy Stalina, ale zaatakuj tą dywizję. Musimy rozpocząć zmasowany szturm. Coś tu się pokłóciło z liniami frontu. Czy ty masz swoją linię frontu? Chyba nie masz. To ja bym chciał ciebie tutaj może. Armię Warszawę i chcę, żebyś atakował w tym kierunku. A jak przyjdzie to co do czego? Dobra, wy tutaj na razie stoicie doskonale. Spróbujcie zaatakować tych. Znowu desant. Gdzie jest ta dywizja? Nie. Chwila, gdzie ten desant? Tutaj. Gdzie są te dwie dywizje? Chodźcie tutaj. Doskonale, przebiliśmy się, zająć lotnisko. Ty możesz puszować tych dalej, ty również możesz puszować dalej, ta jednostka jest rozbita, tutaj mnie bezsensownie atakujesz przez rzekę. Zaatakuj, zaatakuj. Ty się na razie broń, tak, 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 doskonale. Tu jest czołg, tu jest czołg, tu na razie nie mam co się przebijać do Lipska. Okej. Węgrzy się trzymają, Jugosławia się trzyma, widzę, że Anglicy zaczęli również puszować alianci. To dobrze, bo przydałoby mi się wsparcie. Saperzy zostali opracowani, saperzy dwójeczka. Czy ja coś chcę? Coś specjalnego? Pance moglibyśmy lepsze zrobić, albo przemysł troszeczkę busnąć. Zróbmy to, to się na pewno przyda. Daj tam jedną dywizję tutaj. Wy tu na razie możecie czekać. Trochę włoskich dywizji, jedna niemiecka, fajnie to odciąć. Na pewno się przyda. Ktoś nie ma rozkazu, kto tu nie ma rozkazu? Brak dywizji, czerwona armia. Gdzie ty jesteś czerwoną armią? No tu jest czerwona armia. Do rozkazu. Usuńcie sobie tą linię ofensywy. Narysujcie kolejną. Chociaż na razie i tak nie puszujecie z planu. Może to jest błąd, bo jest już chyba najwyższa pora, żeby zacząć atakować na całej linii frontu. O, hello. Może w ten sposób i w ten sposób. Coś takiego. Zaatakuj. Pomóż im. Też im pomóż. Gdzie jest desant? Tutaj jest desant, spoko. Znowu te dwie francuskie dywizje. Wybronimy się na spokojnie. Ci mają niestety port, więc będzie zaopatrzeniem. Ale na razie są odcięci. Doskonale, zaraz połączymy się z aliantami w tym miejscu. Okej, okay, dobra. Dziura we froncie, spoko, wykorzystujemy to. Spróbujcie się przebić. Jak najbardziej, trzeba puszować, żeby zająć Wiedeń, to już będzie bliżej kapitulacji Niemców. Bo troszeczkę nie ukrywam, że nam się śpieszy. Chodź tędy. Doskonale, wy tutaj puszujecie. Może niepotrzebnie. Może niepotrzebnie, okej, okay, dobra, tu widzę, że jest niemiecka dywizja. Jedna prowincja i mamy granicę z aliantami. Dobra, ale zobaczcie, naprawdę nieźle się już tych szkopów biliśmy, naprawdę nieźle to wygląda. Węgrzy, no trzymają się na tej linii rzeki, widzę, że też próbowali jakieś ofensywy przeprowadzać, my na razie czekamy. Są forty, to może nie atakujmy. Ale tu moglibyśmy zaatakować. To jest dość duże zgrupowanie naszych sił. Ulepszenie wyposażenia piechoty. Super, to się przyda do ataków. Moglibyśmy zrobić... Nie no, błyskawicy raczej nie będziemy robić. Szefracji może nie. Chciałbym zrobić tą drugą rzecz do przemysłu. Spoko, to się przyda. Możemy wprowadzić zmianę w rządzie. Tak, potrzebujemy już więcej manpowera. Wprowadźmy to. Armia ochotnicza, pełny pobór. Czas szkolenia, ale to nam powinno troszeczkę... Milion żołnierzy. To mi się podoba. Dywizja pancerna. Nasze dywizje. Okej. Okay. Znowu luka we froncie, halo. Proszę tu wchodzić. Proszę zajmować te prowincje od razu. Pakty o nieagresji, nie, żadnych paktów o nieagresji nie chcę na razie. A wy robicie cały czas ten cel wojenny na Finlandię? Wy to zrobicie 12 października, ok, czyli za pół roku. Nie wiem, bo oddali im tą Karelię, tutaj te przygraniczne prowincje, a Sowieci cały czas coś od nich żądają. Spoko. Jakbyśmy spróbowali pozbyć się tego. W ten sposób i w ten sposób. Byłoby łatwiej. Ciebie mogą wypuszować, to jest ten problem. Możesz się cofnąć. Dobra, ale na razie zdobądźmy ten port. To jest na razie ważniejsze na tym etapie rozgrywki. Nie możemy cały czas Pragi zdobyć, też wypadałoby... Co, nie wypuszczowaliście tej jednej dywizji? Halo, proszę to zdobyć. Ile oni mogą się bronić? Jeżeli chodzi o zapasy, to troszeczkę potraciliśmy, no ale więcej atakujemy w tym momencie. Przeszliśmy do większej ofensywy. Co, zdobędziecie ten port?
Ty się broń na razie. Okej, dobra. Zdobyliśmy, to ty się zatrzymujesz, ty puszujesz. Okej, doskonale. Ty się wybroniłeś, tu zaraz poleci wsparcie. Super, te dywizje się rozumiesz. A, jest, nie zauważam desantu. Fuck. Dobra, podeślijcie do dywizję. Okej. Chyba tobie wypadałoby skrócić linię frontu. Znowu luka. Okej. Wejdziemy od Lipska od drugiej strony w takim razie. Tu nie ma fortów? Nie, jest trzeciopoziomowy fort. Czy my chcemy atakować? Może nie. Ale tu możemy wejść. Czemu by nie? Pusta prowincja. Aha. Tu kolejne luki. Wypadałoby wykorzystać. Tylko, że ci będą pewnie pierwsi od nas, to może nie. Na razie poczekajmy. Tutaj też się nie zdążyliśmy. Fuck. Dobra, no to na razie nie. Na siłę nie puszujmy. Ten czołg troszeczkę jest denerwujący, może nas odciąć. Te dywizje, tak, te dywizje. Powinny dać radę. Powinniśmy dać radę. Mordo, naprawdę przez rzekę atakujesz, chodź tędy i zaatakuj od strony lądu. Dobra, wycofują się z Lipska. Czują, że nadchodzimy. To dobrze, to dobrze. Niech się nas boją. Okej, ty możesz wejść do Lipska, doskonale. Tu wejdziesz tędy. Nie, bo nie będziesz pierwszy. Chociaż może oni mają dość niskie zorganizowanie. Przydałoby się odbić Bratysławę, ale tu są te forty. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No, nie wiem, czy to się opłaca. Nie wiem, czy się opłaca. Nie. Zatrzymajmy tę dywizję. Jest większa szansa, że zajmiemy Wiedeń albo tą drugą prowincję, gdy dodatniemy Bratysławę i będzie łatwiej to zająć, bo tu jest ten fort przeklęty, siódmy poziom chyba. No właśnie, i zagłodzimy może obrońców. Myślę, że to jest lepszy pomysł, żeby pozbawić ich zaopatrzenia. I wtedy wykorzystamy to, że są słabsi, jeżeli chodzi o zorganizowanie, i będzie nam łatwiej ich wypchnąć z tej prowincji. Dobra, ten czołg został zniszczony, tu widzę. Na razie się zatrzymaj, to też, chodzi może do tej armii. Zróbcie sobie linię frontu. Okej, na razie po prostu to trzymajcie. Poczekajmy jeszcze chwilę. Może stracą więcej zorganizowania, zaatakujemy ich. Tutaj się raczej wybronimy, bo idą już posiłki. Może wcześniej zaatakujemy. 72. No i tak nas wypchnęli, ale może siądzie. Wypchnęli nas, ale nie zajęli prowincji. Ciekawe. Okej. O, kolejny desant poleciał. Spoko. Wolna Francja. Dobrze, dobrze. Szanować takie decyzje. Tu chyba też nie. Tu cały czas ten split trzymają. Na Sycylię się Anglicy zdesantowali. Super. To jest dobra wiadomość. Tylko problem jest też taki, że... O, już Niemcy stracili milion żołnierzy, że jeszcze Japonia w tej wojnie i chyba raczej Niemcy nie skapitulują, dopóki... oś nie skapituluje, dopóki jeszcze Japonii nie podbijemy, a to jest w tym momencie wykonalne. No, ale zobaczymy. Troszeczkę szkoda, że Japonia dołączyła jednak do tej osi. Bo tak to byśmy z nimi spisowali, zabrali co trzeba i mieli spokój, a tak to cały czas będziemy mieli tutaj ruch oporu. Dobra, plan Z się zrobił jako duch, cel narodowy. Umocniony obszar Śląska, nie, to nam na razie niepotrzebne. Ja bym zrobił halo. Może ta Rumunia, jak mamy walczyć z Rosją? Zróbmy to. Jak mamy walczyć z Rosją, to zróbmy tą Rumunię. Aha. No i podesłali dywizję. Dobra, zatrzymaj. Też. Jak to wygląda ze sprzętem? 9000 utrzymuje się przy ciągłej ofensywie, więc nie jest źle. Okej. No Niemcy ewidentnie już nie mają jak pokrywać linii. Jak teraz, jak się jeszcze otworzył jeden front w Normandii. Tutaj. W sumie mają już niedaleko Paryża. Ciekawe. Straciliśmy tą prowincję. Szkoda, bo już byliśmy pod Wiedniem. Tutaj atakują nas przez rzekę, to raczej... O, widzę, że Węgrzy też odbili swoje terytoria. Super, przechodzą do ofensywy, to mi się podoba. Tylko żeby uważali na tą Chorwację. Znowu desant, wschodnie Niemcy. Francja. O, i będą się cały czas będą się desantowali. Trzeba ich jak najszybciej pokonać. Czy my się tu przełamaliśmy? Nie, czekajcie, ty wejdź tutaj, ty też tutaj możesz wejść. O, tu się bronią dwie dywizje. No nie wiem, one jak będą traciły zorganizowanie, to będą się wycofywały przez port. Więc po prostu musimy cały czas atakować. Wiem, że zajęli Rostock, ale spokojnie. Te trzy dywizje muszą cały czas atakować. Calutki czas. Ty się możesz nie wybronić, chłopie.
Tu się ładnie wbija. Ewidentnie mają problem z centralnym odcinkiem frontu. Co wy chcecie? Poproś o dostęp wojskowy? Nie, na razie żadnych dostępów wojskowych nie będzie. Czy my to straciliśmy? Prowincja? Chyba tak. Jak to zdobyć? Trzeciopoziomowy fort. Możemy wejść do tej prowincji. Zawsze jedna prowincja do przodu. Ty możesz te forty zdobyć. Jakbyśmy weszli na plecy przez te forty, to byłoby naprawdę miło. Tu Niemcy nas atakują, ale raczej im się nie uda. Tutaj zaatakuj. Tutaj też. Podesłali pełną dywizję, to nie. Ale tych złapaliśmy na... No dobra, nie. Za dużo dywizji. Za dużo dywizji się przemieszcza. Tu raczej nas też wypchną. Co, nie zdobyliście tego portu? No dobrze. Zaatakujcie jeszcze raz. Takie porty są niebezpieczne, jak tracimy takie pozycje. Tu nas atakują, ale możesz wejść tutaj, może przekroczymy rzekę. Zarąbiście. I chyba... Ej. Chodź tędy. Surowce. Za dużo stali. To może zrezygnujmy z USA. Pewnie Niemcom coś kradniemy. Gumę tylko do samolotów czy ciężarówek też. Tylko do samolotów. Dobra, samoloty na razie mnie nie interesują. Właśnie, Rosjanie, czy wy już zażądaliście? Nie, jeszcze nie. Jeszcze mamy chwilę. Zastanowimy się, czy chcemy oddawać Rosjanom, czy nie. Widzę, że Francuzi również już ruszyli z ofensywą. Super, super. Szkoda, że nie możemy się połączyć tutaj z aliantami drogą lądową. Dobra, tych już raczej wypuszczujemy. 90, zaraz organizowanie mi się skończy. No. No właśnie, wypuszczowani, super, to teraz pozbądźmy się tego kociołka. Zaatakuj, zaatakuj. Niech ci tutaj wejdą na spokojnie. Tutaj też możesz zaatakować, temu pomóż. Ta dywizja nie ma zorganizowania. Zarąbiście. Tu. Co? Jak ten nasz marsz na Wiedeń? Bo tu była luka we froncie, ale chyba nie. Chyba podesłali, tak, podesłali dywizję. Tu atakują Ruscy, to nie my atakujemy. No, a ja robiłem potwierdzenie więzi z Rumunią, naprawdę? Dołączyliście do osi? To otwiera nam drugi front, fuck. Może skupiam się najpierw na Jugosławii. Dobra, zobaczmy jak to będzie wyglądało, ale... No, tu jest niebezpiecznie, tu jest problem, bo nie mam kompletnie co podesłać. Znaczy, teoretycznie mógłbym jakieś dywizje tutaj wynaleźć, ale... To by było mega ryzykowne. No i Związek Radziecki żąda wschodnich ziem. Sowieci coraz natarczywiej żądają naszych wschodnich ziem, grożąc inwazją, która może zakończyć się kolejnym rozbiorem lub aneksją. W normalnych warunkach odrzucilibyśmy te groźby bez zastanowienia. Zgadzam się. Niestety Związek Radziecki nie jest naszym jedynym zmartwieniem. No, jest również pan z mniejszym wąsem, ale niech będzie. Jeśli ugniemy się pod presją Moskwy, wschód przestanie być punktem zapalnym, ale z drugiej strony radziecki front znajdzie się znacznie bliżej naszej stolicy. No i możemy oddać wschód. Tracimy Wilno, Nowogródek, Polesie, Lwów. Ej, czekajcie, czy my stracimy granicę z Rumunią? Ej, to nie jest głupie. A jeżeli to oznacza wojnę? Polska się nie podda? Nie, dostajecie tylko cel, ale jeszcze nie wypowiadacie nam, ale raczej wypowiedzą nam wojnę. Ja bym na razie im oddał, Co prawda Białystok też tracimy? Nie, Białystoku nie tracimy. Tracimy Nowogródek, Polesie, Wołyń, Lwów i Stanisław. Dużo ziemi tracimy. Ale nie wygrnie, nie, musimy im to oddać. Niemcy są już na wymarciu. Zostało im zająć Wiedeń i pewnie Frankfurt, Monachium skapitulują. Tak, poczekajmy jeszcze chwilę poczekajmy. Chociaż... Dobra, ja wam tutaj podziękuję za uwagę. Przypominam o Srogiej Łapce w Górze z czystym komentarzu. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie zdecydujemy, co zrobimy ze Związkiem Radzieckim. Dobra, cześć, trzymajcie się. Na razie.